Dobry wieczór Państwu. Umawialiśmy się dzisiaj, że będziemy jeszcze robić dodatkowe ćwiczenia na temat czasu przeszłego, ponieważ sprawia on Państwu cały czas kłopot. Przypomnijmy sobie. Oczywiście w każdym języku mamy słowiańskim czas teraźniejszy, przyszły i przeszły. Czym się różni język przeszły polski a od ukraińskiego lub rosyjskiego? W tych językach mamy jedną formę w liczbie pojedynczej i jedną w mnogiej. I tylko rozgranicza go rodzaj żeński i męski, oczywiście. Dlaczego mówię, że jeden rodzaj? Jedna forma w każdej liczbie. Bo mówimy na przykład od słowa być. Ja był, ty był, ona, prawda? Był, była. Ok, ja była, powiemy też, czyli mamy tylko podział męsko-żeński i jedno właściwie formę do trzech osób. To samo dotyczy liczby mnogiej. Mówimy my, wy, oni, byli. I tutaj nie ma formy takiej jak w żeńskiej formie czasu przeszłego były, ani byli. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tego zaimka one. Czyli jeszcze prościej. A w języku polskim jak mamy? Kobieta powie: ja byłam, ty byłaś, ona była, my byłyśmy. Zwróćcie uwagę. To nie liśmy, tylko łyśmy. Ta cząstka ły wchodzi. My byłyśmy, wy byłyście, one były. Mężczyźni powiedzą: ja byłem, ty byłeś, on był. My byliśmy, wy byliście, oni byli. Właśnie tym się ostatnio zajmowaliśmy. Przepraszam Państwa, ale mam trochę kłopotu z gardłem dzisiaj. Ale cały czas jeszcze nie idzie nam to tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Zdarza się właśnie zapomnieć osobom z zagranicy. Tutaj właśnie mamy, prawda, jakbyśmy powiedzieli, bardzo podobny ten nasz język. No bo jednak jest to język słowiański. Ale widzicie, zabrakło form. Jest podział na żeńsko-męski, ale nie ma zaimka one. Nie ma też wymiany tej cząstki li na ły. Już uruchamiam kilka ćwiczeń. Udostępniam ekran. Znalazłam dla Państwa dzisiaj troszeczkę ćwiczeń, ale we wstępie tych ćwiczeń jest takie przypomnienie. Jak rozróżniamy czasowniki? Od podstawowego czasownika iść mamy troszeczkę więcej form. Dlaczego? Bo w czasie przeszłym on odmienia się tak jakby nieregularnie, ale na przykład przypomina też troszeczkę wasz język. Mówimy w infinitywie, czyli w bezokoliczniku. Iść jak? Szybko. Powiemy: on co robił? Szedł szybko. Tu nie ma zapisanego, ale zwróćmy uwagę jeszcze, że żeńska forma będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ona co robiła? Ona szła szybko. Chciałabym, żebyśmy odmienili tutaj ten czasownik we wszystkich możliwych formach, dlatego że jest to jeden z najtrudniejszych. Jeżeli zaczniemy od rodzaju męskiego, powiemy: ja szedłem,
Ty szedłeś, on szedł. I teraz liczba mnoga. My szliśmy, wy szliście, oni krótko szli. Jaka jest różnica w formach żeńskich? Kobieta powie: nie ja szedłam, bo to jest częsty błąd. U nas nawet małe dzieci tak czasem mówią, kiedy uczą się, prawda? Na wyższym stopniu już troszeczkę rozmawiać. Kobieta powie: ja szłam. Ty szłaś. Ona szła. Dodajmy tutaj jeszcze na przykład ono, czyli dziecko, szło. I teraz forma kobieca, żeńska w liczbie mnogiej. My szłyśmy, wy szłyście i one szły. To jest jeden z trudniejszych czasowników. Myślę, że pisaliśmy. Od słowa pisać. Zwróćmy uwagę również na formę żeńską. Pisałyśmy. Nie jest trudne. Bo ja pisałem, ty pisałeś. Tu chyba forma jest dosyć prosta. Biec. Od słowa biegać. Tu jest błąd maleńki. Powinno być biec. Na boisko, oczywiście. Chłopczyk co robił? Biegł. Odmieńmy jeszcze to słowo, bo jest też jednym z trudniejszych. Mówimy w rodzaju męskim. Ja biegłem, ty biegłeś, on, czyli tak jak tutaj chłopczyk, biegł. My biegliśmy. Wy biegliście, oni biegli. Opcja żeńska. Ja biegłam, ty biegłaś, ona biegła. My biegłyśmy, wy biegłyście, one biegły. I tak odmieniają się prawie wszystkie czasowniki. Mamy tutaj kolejne słowo z serii tych trudniejszych, wieść. Na przykład ojciec wiózł dzieci do przedszkola. Oczywiście zwróćcie uwagę, on wiózł, ale ona wiozła. Czyli mamy tutaj słowo, w którym w podobnych formach wymienia się u w o, czyli oczywiście u zamknięte. Kraść, czyli worowację. Kraść. On kradł, ona kradła. Tutaj są też formy proste, dopisujemy zakończenia. Może czasownik drzeć, czyli rozdzierać tkaninę na kawałki, drzeć papier na kawałki można. Jest trudniejszy, bo sama forma słowa nie przypomina nam tutaj bezokolicznika. Drzeć. Ja darłem. Ty darłeś, on darł, my darliśmy, wy darliście, oni darli. To jest formą kobiecą, będzie oczywiście przez A, czyli ja darłam, ty darłaś i tak dalej. Chcieć nie jest takim trudnym, prawda? On chciał, oni chcieli, kobieta powie: ja chciałam. Tutaj jest dosyć proste. Znaleźliśmy. I znalazłyśmy. Mamy wypowiedziane w osobie my. Ja znalazłam, ja znalazłem, czyli zakończenia bardzo podobne. Formy są w miarę regularne. Już kiedyś mówiliśmy o grupie czasowników, które w infinitywie, czyli w bezokoliczniku, zakończone są na -ąć. Tu mamy przykład. Wziąć. Wziąć, zapiąć guziki, prawda? Zgiąć. Pamiętamy, tutaj formy żeńsko-męskie troszeczkę się różnią.
bo pojawia się literka z ogonkiem, z którą macie kłopoty, i w męskiej formie pojawia się on, czyli z a z ogonkiem, a w żeńskiej e z ogonkiem, czyli ę. Ja wziąłem, słuchajcie, tego on lub ę prawie nie słychać, ale pamiętamy, że w podstawowej formie słowa jest na końcu onć i to decyduje o pisowni. A kiedy wymawiamy prawidłowo słowo w języku polskim z formą osobową, pojawia nam się tak jakby wypowiedziane e lub o. Jeszcze jak forma żeńska udaje się lepiej wymówić to e, tak w słowach w formie męskiej zawsze słychać praktycznie dokładnie o, ale piszemy on. Ja wziąłem, zobaczcie, nie da się tutaj on powiedzieć. Ja wziąłem. Ty wziąłeś, on wziął. Już w tej formie on słychać to o dokładnie. A jednak piszemy tam a z ogonkiem. My wzięliśmy w liczbie mnogiej, wraca nam e. Wy wzięliście, oni wzięli. I żeńska forma również ma to e z ogonkiem, a mówimy tak jakby e. Ja wzięłam, ty wzięłaś, ona wzięła. I liczba mnoga z cząstką ły dodatkowo. My wzięłyśmy, wy wzięłyście, one wzięły. Tutaj te czasowniki zawsze mają, pamiętajcie, w środku słyszalne e lub o, a piszemy literki z ogonkami. Decyduje zakończenie w infinitywie, czyli w bezokoliczniku wziąć. Ty mogłeś, ja mogłam. Od słowa móc, prawda? To chyba nie sprawia kłopotu. I dwa ostatnie przykłady. To nie jest tylko czas przeszły, ale również tryb rozkazujący, nie, przepraszam, przypuszczający, który w języku ukraińskim i rosyjskim występuje tak jakby w zapisie z oddzielną cząstką li. Poszedłbym. Li i by, prawda? Cząstka by, przepraszam, nie li, tylko by. Ja paszłby. Czyli poszedłbym. Ja paszłby na pragułku. Poszedłbym na spacer. Ty paszłby, czyli poszedłbyś na spacer. Tak samo jest w liczbie mnogiej. Ja poszedłbym, ty poszedłbyś, on poszedłby, a w liczbie mnogiej będziemy mieli jak? My poszlibyśmy, wy poszlibyście, ani oni poszliby. I oczywiście forma żeńska będzie miała ły, tak? Poszłybyśmy, poszłybyście, one poszłyby. Widzicie, jeszcze mamy tutaj ten tryb przypuszczający. I też można to powiedzieć tak jakby, że jest on podobny do czasu przeszłego. Ale teraz przejdziemy sobie, przypomnieliśmy sobie troszeczkę odmian i przejdziemy do ćwiczeń z czasownikami. Ponieważ mówiłam, że jedne z trudniejszych, czyli nieregularnych, to właśnie formy od czasownika iść. Spróbujmy powiedzieć sobie, jak zrobić ćwiczenia z formami od tego słowa. Kiedy więc na Krakowską Akademię myślałem o scenografii? Oczywiście mówimy tutaj o pójściu na studia i mamy wykorzystać czasownik iść w czasie przeszłym. Kiedy więc, co robiłem, kiedy szedłem
na Krakowską Akademię, myślałem o scenografii. Czyli mamy używać w czasie przeszłym form od słowa iść, czyli w liczbie mnogiej, pojedynczej i w obu rodzajach. Pamiętamy, że są to słowa szła, szedł, prawda? Czyli te dziwne formy. Chmury co robiły? Szły szybko i nisko. Oni mnie widzieli. Mówi kobieta w rodzaju żeńskim. Oni mnie widzieli. Ja szłam pierwsza. Czyli oni szli ze mną, prawda? I mnie widzieli. Nie wiem, chyba jakieś nazwisko tutaj mamy. Kościejny. Co robił? Czyli on szedł drogą i nie czuł zmęczenia. On szedł, prawda, mężczyzna? My niemęskoosobowy rodzaj ma być, czyli pamiętamy, że to są kobiety i przedmioty. My, popłakując wzdłuż brzegu. Co mogłyśmy robić? My szłyśmy, popłakując wzdłuż brzegu. I mamy. Oj, tutaj coś mamy, jakiś drobny błąd. I nie myślałeś. Aha, oczywiście, mamy nie myślałeś w tym konkretnym zdaniu, czyli ty nie myślałeś. I mamy wstawić słowo odiść, czyli szedłeś, tak? Szedłeś i nie myślałeś o tym, co jest na końcu tej drogi. My zawsze. Zobaczcie, męskoosobowy. Mężczyźni powiedzą, my zawsze szliśmy tylko własną drogą. Teraz ma być wyrażenie w osobie ty w rodzaju żeńskim. Ty co robiłaś? Ty szłaś pieszo od stacji? Pytanie, czyli ktoś się dziwi, prawda? Szłaś pieszo? Czasami Kasia, co robiła? Szła do miasta w nadziei, że spotka Polaków. No, kiedy wy, co robiliście? Szliście 100-tysięcznym tłumem pod dom Wałęsy. Kiedy wyszliście? Oczywiście słowo pójść jest tak jakby formą, prawda, aspektem od słowa chodzić, iść. Mówiliśmy, że to jest dokonana forma, prawda, bo ja szłem, ale poszłem. I też pójść. Jak pan, co zrobił? Poszedł pogadać z jednym sąsiadem. Cholera zresztą wie po co. Tak mówią czasami, prawda? Wstałem i co zrobiłem? Poszedłem się ochłodzić do umywalki. Ma być powiedziane w osobie ty, rodzaj żeński. Czyli ty co zrobiłaś? Ty poszłaś na spacer z Sebastianem. Tak było? Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego ty poszedłeś za mną? To ma być rodzaj męski. Kupiłyśmy piwo, czyli to jest my, prawda, kobiety, kupiłyśmy piwo i
poszłyśmy w tłum. Kiedyś my, męskoosobowe, czyli poszliśmy razem do łazienki. Wstała z krzesełka i co zrobiła? Poszła zapalić gaz. Chcę się tu czuć klientem, a wy poszliście na łatwiznę. Znamy takie określenie, pójść na łatwiznę, czyli zrobić coś w najprostszy sposób, byle zrobić po prostu. Pójść na łatwiznę, nie robić sobie kłopotu, zrobić to w taki sposób, żeby było i szybko, i wygodnie. Potem przyszła koleżanka Baśki i obie, co zrobiłyśmy, bo to kobiety, poszłyśmy do kina na amerykański film Lili. Najlepsi byli ci, którzy, zwróćcie uwagę, zaimek ci, mówi, że to rodzaj męskoosobowy, mężczyźni. Ci, którzy poszli własną drogą. I nie czekając, ma być pierwsza osoba, ja, rodzaj żeński. Co zrobiłam? Poszłam z kotem na górę. Widzicie, od tego słowa iść mamy dużo form, prawda? Czasowników, które są utworzone. Było iść, pójść, teraz będzie wyjść. Ćwiczmy to, ponieważ ten rodzaj słowa sprawia naprawdę duże kłopoty. Wiem, że tak się dzieje, dlatego że czasami sprawdzam wasze prace po egzaminach, prawda, państwowych. Wyjść. Ona co zrobiła? Ona wyszła z knajpy 2 godziny temu, czyli już dawno powinna być w domu. Zobaczcie, mamy tu takie zwykłe, życiowe zdania. Takie właśnie pojawiają się często w różnych testach gramatycznych. Kupił piwo i co zrobił? Wyszedł na zewnątrz. Ja wyszłam sobie na korytarz, żeby się uspokoić. Teraz będzie ja, ale rodzaj męski. Wyszedłem, trzasnąwszy drzwiami. Wyszedłem bardzo niepokojące rzeczy. Nie, wyszły, prawda? Nie ma, bo tutaj nie ma określonego ani rodzaju, ani osoby, na co patrzymy. Na te słowa, które tutaj mamy dalej w zdaniu. Niepokojące rzeczy. Liczba mnoga, przedmioty, czyli liczba mnoga, nie męskoosobowa, bo to przedmioty. Czyli będzie zły. Wyszły bardzo niepokojące rzeczy. Mówimy, że pewne rzeczy wypłynęły, wyszły na wierzch, czyli je ujawniono. Ale przecież nie, co nie robiłeś? Nie wyszedłeś na wolność przypadkiem. My wyszliśmy z tatą na ulicę i znów było trochę jaśniej. My wyszliśmy z domu wcześnie rano z moją szwajcarską walizką i teczką szkolną. Kiedy wy co zrobiliście? Wy wyszliście 2 godziny temu. Myślę, że ten tekst nie jest zbyt trudny, że są tutaj proste słowa, a jest to właśnie ćwiczenie z egzaminu przygotowujące do egzaminu na B1. Ty co zrobiłeś? Albo co zrobiłaś? Zobaczcie, jest powiedziane za mąż. Za mąż wychodzą tylko kobiety, czyli ty wyszłaś za mąż. Tutaj ten zwrot
typowo polski, wyjść za mąż, mówi nam, że tak może wysłowić się kobieta. Bo mężczyźni co robią? Żenią się po polsku, a kobiety wychodzą za mąż. Ty wyszłaś za mąż. Wyrwało mu się, czyli on to po prostu powiedział. Oni co zrobili? Wyszli z loży, zostawiając stygnącą kaczkę, czyli nie zjedli po prostu. Mieliśmy wyjść, teraz mamy dojść. Cicho, na palcach, ja co zrobiłem? Doszedłem do drzwi. Dzisiaj nie można tak, bo sługusy dochodzą do władzy i tak dalej. Oto takie sformułowanie trochę polityczne, ale i w brzydkim stylu. To słowo sługusy, skoro już tu się pojawiło, trzeba powiedzieć, że po prostu jacyś fascynaci, zwolennicy, tak brzydko można o kimś, kto kogoś popiera, powiedzieć. Nie używamy raczej w kulturalnych rozmowach tego słowa, ale w ćwiczeniach czy w testach mogą pojawić się różne formy w różnych stylach. Pamiętajmy o tym. Jak ty doszedłeś do wniosku? Zobaczcie, nie ma tutaj dojścia do pewnego punktu, tylko mamy konsensus, coś w myślach. Principi wywodu, dojść do wniosku. Gdy Michał doszedł do domu, jego nastrój nagle zmienił się. Na historii my co zrobiliśmy, albo co zrobiłyśmy, ale zobaczcie, doczytajmy do końca. Tłumaczą siostry, czyli to mówią kobiety. My doszłyśmy dopiero do II wojny światowej. Czasami trzeba się doszukać właśnie osoby dalej w treści zdania. A jednak transakcja do skutku. Transakcja to oczywiście słowo rodzaju żeńskiego, więc ona doszła do skutku. Co to znaczy transakcja doszła do skutku? To znaczy, że została zawarta i zakończona. Możemy też powiedzieć, załatwiliśmy naszą sprawę do skutku lub do końca, prawda? Czyli transakcja została zawarta i sfinalizowana. My w męskoosobowym, czyli my szliśmy, a to było dojść, czyli doszliśmy do konkluzji, która wydaje mi się niezwykle istotna. Konkluzja to to samo co wywód, czyli wniosek. Czyli jeżeli robiliśmy jakieś doświadczenia, czytaliśmy, studiowaliśmy materiały, mogliśmy dojść do wniosku lub do konkluzji. Sobie do willi i już tym razem nie dałam się oszołomić. Mamy tutaj słowo nie dałam się, czyli wiemy, że widzimy, że to ma być kobieca forma. Trzecia osoba. Doszłam sobie do willi i już tym razem nie dałam się oszołomić. Czy wy doszliście do wspólnego stanowiska? Myślę, że tutaj trzeba przetłumaczyć to zdanie. Dlaczego? Stanowisko kojarzy wam się z pozycją zawodową, prawda? A tutaj, czyli podurzędności, czyli to stanowisko, dourzędność. A dojść do wspólnego stanowiska to to samo, co mieć wspólne zdanie, совместное мнение. Czyli dochodzimy do wspólnego, jakby takiego, czego? Do wspólnej opinii, do porozumienia, myślimy to samo. Na jakiś temat. Co ty, nie przepraszam, czy ty doszłaś do wniosku, że są człekokształtne? A czyli mówimy o biologii. Do wylotu kowytarza
I wystawili lekko głowy. Skoro to jest czasownik w trzeciej osobie rodzaju męskiego, to i tutaj musi być doszli do wylotu korytarza, czyli do końca, i wystawili lekko głowy. I jeszcze mamy słowo zejść. Wszystko jest, widzicie, pochodnymi słowami od słowa iść. Ale dwo co schodami do piwnicy zeszłem, natknąłem się na sprzątaczkę. Potem chłopiec co robił? Zszedł powoli po schodach. Marta z Hanią znowu zeszły na dół. Była dumna, że nie zeszła do schronu i pokonała swój strach. Wzięłam psa na ręce i zeszłam na ścieżkę. Zeszliśmy ze schodów i skręcamy w korytarz. W milczeniu goście, czyli oni, co zrobili? Zeszli do halu głównego i wyszli z pałacu Hatfieldów. I mieliśmy wyjść, dojść, teraz mamy wejść. Po kamiennych schodach on co zrobił? Wszedł na pierwsze piętro. Mówiliśmy, że w czasie przeszłym było szedł, on szedł, ona szła. Tutaj tylko W dopisujemy. On wszedł na pierwsze piętro. Do gabinetu, zobaczcie, przystojna blondynka, czyli ona. Weszła przystojna blondynka w szarym kostiumie spacerowym. My weszłyśmy obrotowymi drzwiami do środka. Później ja wszedłem na górę zobaczyć, co się stało. Jak ty wszedłeś, tak wyjdź. Jak wszedłeś, tak wyjdź. To takie wyrażenie typowo, ja bym powiedziała, frazeologiczne, którego się nie tłumaczy. Jak wszedłeś, tak wyjdź. Możemy powiedzieć tak do nieproszonego gościa, do osoby, z którą nie chcemy rozmawiać, prawda? Która już do nas tak jakby weszła do mieszkania, do pokoju. Mówimy, spadaj stąd, albo jak weszłaś, tak wyjdź. Ze względów konspiracyjnych nie weszliśmy na salę wszyscy razem. One co zrobiły? Weszły do obozu jak oddział wojska, który żąda praw należnych jeńcom. Kiedy wy, mamy męski, weszliście, pomyślałem, że to albo morderca, albo policja. Ktoś się przestraszył. Uśmiechnęłam się i weszłam do biura. Naraz zatrzymał się. Jak tu weszłeś? Dopiero wtedy mamy tutaj dalej, że do pokoju krewni, czyli weszli do pokoju krewni i zobaczyli, że stary człowiek nie żyje. I mamy tutaj troszeczkę różnych, zobaczcie, czasowników. Tylko jak to jest z ćwiczeniem, zaraz podejrzymy. To jest tutaj się zaczyna. Mamy przerobić rodzaj niemęskoosobowy i odwrotnie. Czyli zmieniamy tak jakby rodzaj męski na żeński, prawda?
A jeżeli będzie odwrotnie, to w drugą stronę. Jeżeli powiem, nie rozumieliśmy, co się dzieje, to oczywiście jest to osoba my i rodzaj męskoosobowy, prawda? Bo jest liśmy. W formie żeńskiej, tej niemęskoosobowej, możemy powiedzieć jak? Nie rozumiałyśmy, co się dzieje. Oprócz tego, że mamy to łyś zamiast liś, będzie jeszcze rozumiałyśmy. Czyli e zamieni nam się w a. Oni mieli wszystko. Zamieńmy to na wersję żeńską, kobiecą. Oczywiście będzie zaimek one. Miały wszystko. Nie musiałem wracać do domu, czyli pierwsza osoba, prawda? A jak powie kobieta? Nie musiałam wracać do domu. I pytanie. Już myśleliście o wakacjach? Czyli też pytamy jakby grupy męskoosobowej, mieszanej. A jeżeli zapytamy o to, o te plany kobiety, już myślałyście o wakacjach? Marek wolał kawę. Zamienimy to, tylko oczywiście damy jakąś kobietę. Powiemy, Ania wolała kawę. Wczoraj widzieliśmy tego pana. Wczoraj, jak powiedzą kobiety, widziałyśmy tego pana. Powiedzieliście, że jest tani, na przykład sklep, prawda? Powiedziałyście, że jest tani. My nie słyszeliśmy radia. Ale kobiety powiedzą, my nie słyszałyśmy radia. Oni zapomnieli o wszystkim. One zapomniały o wszystkim. Kiedy mężczyzna powie, kiedyś jadłem takie słodycze, to jak wyrazi to kobieta? Kiedyś jadłam takie słodycze. I pytanie. Dzwoniliście do kolegów? Oczywiście osoba wy, bo jesteście na końcu, ale rodzaj męski. Czy wy dzwoniłyście? Zapowiedzą kobiety. Chłopcy usłyszeli hałas. Musimy zamienić na płeć żeńską, czyli powiemy dziewczynki, co zrobiły? Usłyszały hałas. Głośno śmieliśmy się podczas obiadu. Kobiety powiedzą głośno. Śmiałyśmy się podczas obiadu. Szliśmy do parku bardzo chętnie. Ale też możemy powiedzieć, my szłyśmy, czyli kobiety, do parku. Zapytamy, ty szukałeś pieniędzy? Oczywiście męska forma. A kobietę jak zapytamy, czy ty szukałaś pieniędzy? My jechaliśmy samochodem, albo my jechałyśmy samochodem. Tych form jest bardzo dużo, oczywiście. Musimy pamiętać, zaakcentować, że żeńska i męska nigdy nie jest taka sama, chociaż zakończenia, prawda, tak jak w osobie ty jest to si, my. Przy pierwszej osobie liczby mnogiej, my, cię, przy wy, to jest normalne.
tylko musimy zwracać uwagę na również właśnie tutaj płeć. Jeżeli mamy ja chcieć kawy, a wy chcieć herbaty. Oczywiście nie mamy tutaj podanej osoby, więc możemy to przeczytać tak, jakby czy czytał mężczyzna, czy kobieta od siebie, prawda? Ja chciałam kawy, a wy chcieliście herbaty? Albo chciałyście, prawda? Zależy, kogo zapytam, czy koleżanki, czy koleżanki, kolegów. Cały miesiąc ja co robiłam? Śledziłam grę mojej ulubionej drużyny. Moi bracia też co robią? Śledzą. Przyjacielu, ty zawsze. Mamy tu drugą osobę, bo ty, prawda? Przyjacielu, ty zawsze miałeś pieniądze, a ja nigdy nie miałem albo nie miałam. Andrzej, co zrobił? Wziął nowy podręcznik, a Ania wzięła stary, a moi koledzy wzięli tylko słowniki. Tu macie właśnie ten czasownik, który ma na końcu ąć. Czyli zobaczcie, czytamy Andrzej wziął, o eł słychać, ale pamiętacie, piszemy a z ogonkiem. Ania wzięła, słychać e, ale piszemy e z ogonkiem, czyli e. I moi koledzy co zrobili? Wzięli. Podobnie tak jak przy rodzaju żeńskim, przy Ani, będzie e z ogonkiem. Wczoraj ja wolałam pójść do kina. A ty czego? Myślę, że tutaj jest błąd, niestety, chociaż to są atestowane w książce. Zobaczcie. A ty czego wolałeś? Nie. Ja bym powiedziała, a ty co wolałeś, prawda? Nie pytamy, czego wolisz. Tylko co wolisz? Więc tutaj niestety wkradł się błąd do tego druku. Czyli mówimy, ja wolałem pójść do kina, a ty co wolisz? Podczas wykładu, no właśnie to zrobiłam. Kasia ziewnęła. Przepraszam. Kilka razy. Wykładowca co zrobił? Też ziewnął. Czyli tutaj też mamy od tego ziewnąć, prawda? Państwo Nowakowie, co zrobili, bo państwo to oni, znaleźli wspaniałe mieszkanie, a ty znalazłeś jakąś ruinę. Zobaczcie, mamy pies stanowczo. Co zrobił? Usiadł. Tutaj nie ma ąć, żeby was nie zmyliło, że jak było ziewnąć, kichnąć, wziąć, to było wziąłem, a tutaj nie ma. Zobaczcie, jest sici na końcu. Pies usiadł na kanapie, a dwa koty usiadły na podłodze. Mój sąsiad przepłynął, bo tutaj jest przepłynąć. O właśnie, jak jest ąć, pamiętacie? Największe jezioro. Razem z nim przepłynęła jego żona. Czyli tutaj mamy te literki z ogonkami. A jak będzie forma od słowa przynieść? Co zrobiłem? Ja przyniosłem ci prezent. A co oni przynieśli? I mamy słowo wieść. Tam się pojawiło na początku, już tam na lekcji. Michał, co zrobił? Wiózł, bo teraz wiezie, czyli kiedyś wiózł syna na spacer.
A jego rodzice co robili? Wieźli wnuczkę na basen. Przechodzień, czyli człowiek na ulicy, tak, stanął przy drodze. A inni ludzie co zrobili? Stanęli nieopodal. Nie wiem, czy znacie znaczenie słowa nieopodal. Nieopodal znaczy blisko. Stanęli blisko nas. Ja zawsze pragnęłam wygrać na loterii. A moja siostra pragnęła zostać gwiazdą sceny. Pragnąć to żyłać, prawda? Żyłać, życzyć nie. Żyłać dla siebie, o, tak powiem, pragnąć. Mocno. I jeszcze jedno ćwiczenie, bo mamy troszeczkę czasu. Od słowa robić. My, męskoosobowy. Więc po co robiliśmy to zdjęcie? Mówić w drugiej osobie, bo ty. I rodzaj żeński. Na studiach mówiłaś bardziej osobiście, swobodniej. Zobaczcie, tu nie mamy podanej osoby, ale w tym zdaniu mamy drugi czasownik, czyli on musi być zgodny. Hodowaliśmy, a mamy tutaj uprawiać. To synonimy, co prawda? Bo można uprawiać zwierzęta, rośliny, a hodować i rośliny, i zwierzęta. Ale co do zwierząt, nie możemy powiedzieć, że je uprawiamy. Wyraszczywać nie. Uprawialiśmy ogród, hodowaliśmy po 200 sztuk królików i nutrii. I ja nie mogłam spokojnie na to patrzeć. Obie. Słowo obie to jaki rodzaj? Obie mówi nam, że to kobiety mówią. Obie studiowałyśmy na uniwersytecie, może nie w Teksas, tylko w Teksasie. Nie masz sumienia, wołał Pawełek. Pić, ty rodzaj męski. Piłeś bimber ze mną? Bimber to alkohol bez akcyzy, takiej domowej roboty. Ale już wolałam zamknąć buzię. Kiedy mówimy na przykład w jakiejś codziennej sytuacji, wolałam zamknąć buzię, zamknąć usta. Kiedy czasami ktoś o czymś opowiada, dyskutuje i nie chcemy wyrazić swojego zdania, mówimy: wolałam zamknąć buzię albo przemilczeć coś. I teraz także. Zdali egzamin życia, bo zdać oni. Zdali egzamin życia. Wieczorami ojciec czuł znużenie. Znużenie to po prostu zmęczenie. Na przykład był zmęczony po pracy, czyli znużony. Ale inni też, mamy tutaj umieć, nie umieli i tańczyli. I stąd się te różne kłótnie. Co tu wstawić? Nie ma pozasugerowanej osoby, ale mamy w drugiej części zdania te różne kłótnie. Czyli pokazuje nam, że to jest liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, bo te, ci
określa męskoosobowy. I stąd się brały te różne kłótnie, czyli z tego powodu. Mamy słowo spać i szukamy kolejnego czasownika, żeby być zgodny był w tym zdaniu. Mogliśmy, ok. Czyli mamy spaliśmy w jednym pokoju, więc mogliśmy swobodnie rozmawiać do rana. Widzicie, musi być zgodność czasowników. To po co tam w ogóle chodziliście, prawda? Bo wy chodzić męskoosobowy. Chodziliście. Takie pytanie. Mówimy, po co tam byliście, po co tam chodziliście. Śpiewałam w chórze, wyjaśniła Rita. Właśnie szłam do kuchni napić się wody. Mamy jeść i nie ma sugestii osoby. Sprawdzamy czasownik. Drugi czasownik mamy zapaliliśmy, czyli my, rodzaj męskoosobowy. I było jeść. Jedliśmy w milczeniu, a potem zapaliliśmy papierosy. Po szosie mamy tutaj samochody, więc oczywiście liczba mnoga. Jechały samochody różnych lwowskich urzędów. Czy to był ten proces, na który liczyliśmy? Nieść, rodzaj żeński w pierwszej osobie. Niosłam więc tylko torebkę i prawie pustą reklamówkę. No i już za chwilę zatańczyliśmy tango. Może was trochę dziwić to zdanie, sformułowanie. Dlaczego? Mamy tutaj określenie czasu za chwilę. A tańczyliśmy lub zatańczyliśmy jest w czasie przeszłym, prawda? Jak tutaj wytłumaczyć to, że coś za chwilę i w czasie przeszłym? Kiedy ktoś opowiada o czymś w czasie przeszłym, zdaje relację, na przykład jest taki temat w pracach często pisemnych, opisz relację z jakiegoś wydarzenia. I wtedy wypada opisywać, on tak jakbyśmy mówili, co po kolei się wydarzyło. Jak wykorzystać tutaj te słowo, że za chwilę tańczyliśmy? Można powiedzieć w ten sposób. Byliśmy na świetnej imprezie. Dobrze się bawiliśmy. Zobaczcie, mówię wszystko w my, tak jak tutaj jest, w czasie przeszłym. Kiedy weszliśmy najpierw do wielkiej sali, pięknie grała muzyka. Ucieszyliśmy się z tej muzyki, no była świetna do tańca. Poprosiliśmy o nasz ulubiony utwór. Zamówiliśmy go. No i już za chwilę tańczyliśmy tango. Czyli tak jakbyśmy zdawali relację etap po etapie. W czerwcu na egzaminie było właśnie na B1 w jednym ze zestawów pracy pisemnych taka propozycja. Proszę napisać relację z wydarzenia kulturalnego, na którym ostatnio byliście. Czyli mógł być to właśnie jakiś koncert, impreza z tańcami, czy też film nawet, albo jakiś pokaz. Czyli mogliśmy tutaj opisywać, na czym polega relacja. Pamiętajcie, że we wstępie trzeba podać, kiedy to było i gdzie. Że dnia, na przykład 25 maja 1924 roku, byliśmy w Zakopanem, albo byliśmy w Zakopanem na pokazach skoków narciarskich.
Powiedziałam to specjalnie, w liczbie mnogiej byliśmy, więc zaraz trzeba wytłumaczyć. Pojechaliśmy tam razem z żoną, na przykład, jeżeli pisze mężczyzna. Mieliśmy już miejsce, mieliśmy datę, z kim jesteśmy. I teraz opisujemy. Nasz pobyt w Zakopanem zaczęliśmy od zameldowania się w hotelu, a w godzinach wieczornych poszliśmy na serię próbną skoków, na przykład. Po kolei wszystko etapami. Na dzisiaj to już chyba tyle. Jutro zapraszam Państwa na prezentację o Janie Pawle II. Cieszę się, że mogłam Wam troszeczkę pokazać czasowników w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że dużo tego materiału było, bo robiliśmy to na trzech lekcjach i w jakiś sposób to utrwaliliśmy. Do zobaczenia. Dobranoc.